Cześć, to ten PsychoCoach, a to jest seria, w której pokazuję Ci, jak tworzyć wykresy w Pythonie. Więc stworzyłem sobie nowy plik, to jest nasza szósta lekcja z tej serii. I dzisiaj będziemy tworzyć wykres kołowy. Z angielskiego to jest pie chart. I nie wiem dlaczego, ale zawsze te wykresy kojarzą mi się z tymi głupimi amerykańskimi filmami, gdzie aktorzy dają sobie w twarz ciastem. Chyba lepiej to wtedy zapamiętać, dlatego tak? No dobra, ale co musimy zrobić, to zaimportować oczywiście bibliotekę matplotlib i moduł z biblioteki to jaki? Pyplot. I zachowamy to jako zmienną splt. Ok, i może damy z angielskiego coś takiego jak slices, będzie nam łatwiej. Slice, jakbyś wiedział, to jest kawałek, nie? Kawałek ciasta, można zapamiętać w ten sposób. I damy, że to slices. No i damy sobie na przykład, nie wiem, 8. 2, 3 i 13 w ten sposób i damy nasze co? Nasze życie, tak? Ale to niestety life po angielsku. No i nasze życie jest podzielone na pewne czynności. Oczywiście to jest spanie. To już robiliśmy w poprzedniej lekcji. Odnosiliśmy nasze życie do Pythona. Jedzenie, oczywiście. Co tam jeszcze mamy? Praca i zabawa. Zabawa, to wystarczy. Wszystko przechowujemy to w odpowiednie liście i damy coś takiego jeszcze jak kolory. Kolory. No i kolory to będą standardowe. Kolor C, kolor M. Zaraz na wykresie wyjaśni się, jakie to są kolory. Red i blue, powiedzmy. Ok, to są nasze kolory. I lecimy z wykresem. Przede wszystkim to jest PLT, kropka. I jaki chcemy wykres? Wykres ciasteczkowy, wykres kołowy, PLT pie. I damy tak, slices, czyli te wszystkie nasze cząstki ciasteczka. Następnie damy coś takiego jak labels. I tutaj damy oczywiście to life, czyli nasze aktywności życiowe. Colors. To są wszystkie atrybuty naszego modułu pie. Colors, tu oczywiście damy kolory. I tak naprawdę sprawdzimy, czy to działa. Co musimy dalej zrobić, to nadać tytuł naszemu wykresowi. PLT title. No, wykres kołowy. Wykres kołowy. Pamiętamy, żeby przejść do nowej linii. Dodamy tutaj slash i literka N, to jest znak nowej linii. Sprawdź to. Ok. No i musimy jeszcze ten wykres pokazać na naszym ekranie, czyli PLT show i wszystko powinno działać. Teraz przechodzimy, oczywiście czy musimy to zapisać. Zniknęła nasza kropeczka, przypominam. Przechodzimy do terminalu i dajemy Python 6, wykres kołowy. Bam. I powinno się nam coś wyświetlić na ekranie, czyli nasz wykres ciasteczkowy. No i coś, no napisałem źle labels, labels, bez tego S, labels, zapisujemy, teraz ciach. No i wyświetlił nam się świetnie wykres kołowy, mamy tutaj kilka slice'ów, których dałem tutaj. I tak naprawdę procentowo zostały te wszystkie rozłożone moje aktywności na wykresie kołowym. Więc przydałoby się na wykresie kołowym jakoś tutaj to zrobić, żeby pokazać procenty. Zaraz to zrobimy. Może damy sobie coś takiego jak start angle. Musimy sobie dodać kilka innych atrybutów do naszego wykresu kołowego. I damy coś takiego jak start angle od 90. Damy coś takiego jak shadow, czyli cień. Z angielskiego shadow to jest cień. Pamiętaj, ucz się angielskiego, jak chcesz dobrze programować w Pythonie. Ok, mamy też coś takiego jak explode. Co to znaczy? Ogólnie ten parametr odpowiada za to, że nasz jeden z kawałków naszego ciasta będzie tak wystawał, tak? Czyli będzie wyróżniony, można powiedzieć.
Często może gdzieś tam w telewizji zobaczyć takie wykresy, jak przedstawiają różne statystyki i jedna z ciasteczek jest wyróżnione, na przykład wybory prezydenckie. O, teraz były akurat wybory prezydenckie na Ukrainie, to może sobie popatrzeć, tam głośno jest o tym w telewizji. No między innymi można tutaj użyć taki wykres. No i co ja tu zrobiłem? Zobaczcie, że ten drugi parametr jest w naszym udziale procentowym na kole będzie wyróżniony. No i mamy ostatnią opcję, coś takiego jak auto PCT, auto percent. I tam dam coś takiego, czego jeszcze mogłeś pewnie nie widzieć, jak ja programowałem w Pythonie. Coś takiego to jest. I tak naprawdę to będę tłumaczył szerzej w innych tutorialach, ale musisz wiedzieć, że tylko i wyłącznie to jest związane z tym, że ile chcę wyświetlić liczb przed przecinkiem i po przecinku i że jest to liczba w procentach po przecinku, czyli liczba typu float, nie? I tutaj tylko to musisz tak naprawdę wiedzieć. Co by się jeszcze przydało zrobić, to tak naprawdę troszkę uporządkować ten nasz kod, żeby był czytelniejszy. To znaczy, każdy parametr chciałbym, żeby był w kolejnej linii programowej. Wtedy osoba, która będzie czytała nasz kod, będzie troszeczkę bardziej zadowolona, że tak ładnie to zrobiliśmy. Więc w ten sposób to zrobimy. Zapiszmy to i wywołajmy nasz wykres kołowy. Sprawdzimy, jak to wygląda. I proszę bardzo. Ten wykres, jak widzimy, troszeczkę się różni od tego naszego pierwotnego wykresu, który na początku zrobiliśmy tego tutorialu. 50% naszego życia to jest zabawa, więc spanie to jest 30,8, jedzenie to jest 7,7 i tak dalej, ale zobaczmy, że mamy taki ten cień zrobiony przy tym wykresie kołowym oraz jeden z kawałków jest wyróżniony, tak jakby wypchnięty z tego naszego całego koła. I to jest to, jedzenie. Więc widzimy, bardzo prosto zrobiliśmy wykres kołowy, jeżeli masz odpowiednie dane, żeby to zrobić. Na przykład dane, weź sobie jakieś tam na przykład dane z poprzednich wyborów, albo jesteś fanatykiem jakimś politycznym, to też sobie możesz analizować w ten sposób, bardzo prosty sposób, wyniki wyborów. To był chyba taki krótki tutorial. Jeżeli masz pytania, to zostaw tutaj w komentarzach pytania odnośnie biblioteki matplotlib, albo ogólnie Pythona. Aha, jeszcze możemy sobie sprawdzić, jakie dokładnie sobie tutaj kolory dodaliśmy do tego naszego koła i do zobaczenia w kolejnych tutorialach serii Matplotlib, czyli PsychoCoach pokazuje Wam, jak działać na wykresach w Pythonie. Do zobaczenia, cześć!